Panie Maćku, już wkrótce widzimy się na Polsat Hit Festival. Jak pan zareagował, jak dostał zaproszenie, propozycję, żeby wystąpić? Ale jak dostałem? O godzinie, nie wiem, chyba 12 w nocy zadzwoniła do mnie sama Nina Terentiew. W ogóle dość długo tłumacząc mi ideę i w ogóle wszystkie rzeczy. I powiedziała, że jestem wspaniały, sympatyczny, utalentowany i w ogóle. Że człowiek utalentowany to można być do 30, ale zawsze to miło. Na wieczór dostać troszeczkę pochlebstw. Nie ma sprawy, pochlebiła mi wystarczająco. Kasa się zgadza, więc dlaczego mielibyśmy odmawiać? I to tak momentalnie podjął pan decyzję, czy tam się chwilę zastanawiał nad tym? Ja, Ninie Terentiew się nie odmawia. No, to już kilka razy pan to powtórzył. A jaka tak. jest państwa relacja? Żadna. Spotykamy się tylko w sprawach zawodowych. Mi się to też bardzo podoba. Ona mi kiedyś powiedziała coś takiego. Nie myślę, że ja cię jakoś specjalnie lubię, ale ja mam słupki. Na tych słupkach wychodzi, że jak wchodzisz na scenę, to słupek rośnie. Czyli to się mówi, krzywa rośnie, diagram sprzyja. A, no to akurat prawda, że jak pan wchodzi na scenę, to ten słupek rośnie. Odczuwa pan to, że ma pan taki wpływ na ludzi, że ludzie pana chcą? Znaczy ja to odczuwam na koncertach, bo gram te 100 koncertów rocznie, no może 80, nie? Tyle gramy, ile chcemy. I generalnie mamy zawsze pełną salę. Nie rzucamy się na stadiony, nie rzucamy się na sale sportowe typu 5 tysięcy ludzi. Gramy sobie spokojnie 500 do 1000 osób, sale tego typu. I one są zawsze wypełnione, mamy zawsze te bilety sprzedane na miesiąc przed imprezą. Także jak ktoś chce iść na mój występ, to musi się jakby miesiąc wcześniej zorientować, czy jeszcze są bilety. I to mi wystarcza. Wydaje mi się, że jakby tego typu impreza jak to jest po to, żeby jakby widzieć i być widzianym. Żeby ludzie, którzy na co dzień jakby nie interesują się tym, no bo tylko część ludzi przychodzi na koncerty. Taka normalny jakby skład polskiego społeczeństwa siedzi przed telewizorem. No więc jeżeli w tym telewizorze widzą, że znowu jest Maleńczuk, to znaczy, że Maleńczukowi dobrze idzie, to znaczy, że być może trzeba iść na koncert. Całkiem być może. Ja też to traktuję na tej zasadzie, że z tego typu widowni później jest widownia koncertowa.